Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Czasem takim pytaniem testujemy Boga. Podobnie jesteśmy do faryzeuszów, którzy wszystko chcą układać, jak im pasuje. Jezusowa postawa jest dla nich niejednokrotnie wyrzutem, solą w oku, stąd tak często szukają sposobu, by Go wypróbować, a nawet upokorzyć, zdyskredytować. My w naszym pokornym różańcu zajmujemy zupełnie inną postawę. Ufnie, patrząc na Maryję, wołamy do Jezusa. Uwielbiamy Jego imię razem z imieniem Maryi. Słuchamy, czekamy na światło, jakie On zapali w naszych wnętrzach. Dziś Pan mówi nam o tym, że miłość Boga i miłość do człowieka to najważniejsze postawy naszej drogi wiary. A my, czyż nie z miłości podejmujemy codziennie, nie z miłości bierzemy w dłonie nasz różaniec modlitwy? To nas kosztuje. Czasem wymaga rezygnacji z tak zwanych tylko swoich planów. Nie obawiajmy się, że coś stracimy, dając siebie Bogu i służąc człowiekowi. Paradoksalnie, właśnie tracąc, zyskujemy. Rozwijamy się, bo taka jest prawdziwa miłość. Człowiek rośnie, kiedy ofiaruje coś z siebie w miłości. Na koniec posłuchajmy uwagi papieża Franciszka, jaką zostawił młodym ludziom w Lizbonie. W życiu nic nie jest za darmo. Za wszystko trzeba zapłacić. Tylko jedna rzecz jest za darmo. Miłość Jezusa. Więc z tym, co jest za darmo, co mamy, miłość Jezusa, z wolą chodzenia, idźmy z nadzieją. Patrzmy na nasze korzenie i idźmy naprzód, bez lęku. Maryjo, ucz nas trwać na modlitwie z sercem otwartym. Sercem otwartym dla Boga jak Twoje. Sercem służącym człowiekowi jak Twoje. Królowo Różańca Świętego, wstawiaj się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.